Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii świętego Jana. Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu, uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wiatru, wichru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: to ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Słowo na jutro. Ewangelia świętego Jana, rozdział 6, wersety od 16 do 21. Spróbujmy zagłębić się w tą scenę ewangeliczną. Szukać w niej dla siebie słowa życia. Na to, czym my żyjemy na co dzień, aktualnie. Kontekst tej sceny ewangelicznej jest następujący. Jezus cudownie nakarmił wielką rzeszę ludzi. Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu, uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro. O zmierzchu, czy z nastaniem wieczora. Co przeżywamy najczęściej? O zmierzchu, z nastaniem wieczora. Jakie mamy nasze rytuały, rytm życia? Co najczęściej czujemy, przeżywamy, na co się decydujemy? Z nastaniem wieczora. Oni, słyszymy, tam wtedy zeszli nad jezioro. Można by dodać, zeszli się razem, wskazuje mi na wspólnotę, gromadzą się. Zeszli nad jezioro. Jezioro przypomina mi jakiś obraz życia, codzienności, egzystencji, w której funkcjonujemy na co dzień. Relacje, obowiązki, wielość różnych zaangażowań, odniesień międzyludzkich. Jezioro dla uczniów było czymś na porządku dziennym. Zeszli się właśnie tam, gdzie raz po raz wypełniali jakieś swoje zadania i podejmują aktywność. Przeprawiają się na drugi brzeg. Zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. I za chwilę się dowiadujemy, że nastają ciemności. Jezus jeszcze nie przyszedł. Doświadczają braku Jezusa i silnych przeciwności, jakim trzeba stawić czoło. Znajdują się w niebezpieczeństwie, narażeni na działanie złowrogich sił. Możemy wykorzystać naszą wyobraźnię, co stało się udziałem uczniów tego dnia, w tym momencie. Jakaś niepewność, lęk, osamotnienie, może nawet śmierć zaglądająca w oczy. Sytuacja wielkiego zagrożenia. Doświadczenia, które sprawiają, że człowiek nieraz traci zdolność czy pamięć o tym, że jesteśmy w rękach Bożych,
Święty Jan Paweł II, o którym pamięć może z nowym zaangażowaniem i z mocą ożywiamy i pielęgnujemy w tym czasie, często zapisywał takie zdanie: jestem bardzo w Bożych rękach. W swoich notatkach sobie czy nam, którzy teraz możemy sięgać po jego zapiski, potrzebował przypominać sobie i komuś innym: jestem bardzo w Bożych rękach. My w różnych doświadczeniach życia możemy o tym zapominać. On zawsze jest przy nas. Chrystus powiedział: ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zmartwychwstały Pan, który przeszedł przez doświadczenie odrzucenia, lęku, niepewności, osamotnienia, jako prawdziwy człowiek, ale też jako prawdziwy Bóg, ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan przynosi pokój i zapewnienie, że jest z nami. Słyszymy o tym w liturgii słowa codziennie, w okresie wielkanocnym, szczególnie z mocą. Ale to jest ten moment, kiedy uczniowie w obliczu jeziora, które się burzy od silnego wichru, są w jakiejś sytuacji granicznej. Może tą scenę Ewangelii bierzemy na modlitwę wtedy, kiedy my przeżywamy jakieś zawirowania życiowe. Jest ten piękny moment, że po tym, jak upłynęli jakiś odcinek na jeziorze, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze, zbliżającego się do łodzi. Ujrzeli, dostrzegli. Jezus, który się zbliża, który uspokaja swoją obecnością, spojrzeniem i słowem. My możemy trwać na modlitwie, medytacji, adoracji, kontemplacji z takim obrazem. Jezus się zbliża. Jego spojrzenie i słowo mają wielką moc uspokojenia tego, co w nas nieraz przypomina wzburzone jezioro. Ukazuje, że to On jest Panem każdej sytuacji, że to On jest sensem historii. Także wtedy, kiedy wydaje się, że złowrogie siły biorą górę, to nieprawda. Jest to na pewno zawsze wyzwanie dla naszej wiary, a ilekroć słabniemy, to pewnie jak uczniowie potrzeba, żebyśmy mówili: Panie, przymnóż nam wiary. Byśmy, zwłaszcza wtedy, kiedy my może tracimy panowanie nad sytuacją życiową, albo stajemy przy kimś, komu się obsuwa jakby grunt spod nóg, bo coś bardzo trudnego przeżywa, a my próbujemy wtedy pocieszyć, wesprzeć, dać słowo, podnieść na duchu. Potrzebujemy bardzo w tej sytuacji się odnaleźć, przeżyć to, co przeżyli uczniowie. To przejście, ten przeskok od niepewności do pewności. Przestraszyli się uczniowie. To bardzo naturalna reakcja w obliczu różnych życiowych sytuacji, gdy strach zagląda nam w oczy. I to słowo Jezusa: to ja jestem, nie bójcie się, jest słowem życia. Pomyślmy o tych jezusowych słowach, które podarowuje nam nasz Pan w Ewangelii, co rusz. Albo pomyślmy o tych słowach, kiedy ktoś nam podarowuje słowa wsparcia, czy my komuś. I używamy takich czy innych słów, a nieraz może trudno znaleźć słowa, i jakimś gestem próbujemy komuś pomóc w jakiejś sytuacji, na przykład mówiąc: bądź dobrej myśli, to ja jestem, nie bójcie się.
To słowo, które dodaje nam, kochani, odwagi, że z Jezusem możemy stawiać czoła każdym przeciwnościom. Nawet pośród zawirowań życia, nawet gdy w sytuacji różnych zdarzeń blisko nas i patrząc szerzej, co się dzieje na świecie, ta Ewangelia może być słowem, przez które Pan Bóg będzie nas przeprowadzał z niepokoju do głębokiego pokoju. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Przypominam sobie pewnego mężczyznę, z którym spotkałem się kiedyś w sali szpitalnej, kiedy wszedłem na oddział do jego sali, powiedział: proszę o spowiedź. Wyspowiadał się, przyjął sakrament, przyjął komunię świętą, sakrament namaszczenia chorych. I tak usiadłem obok niego i go zapytałem: jak się pan czuje? Powiedział: będę umierał, proszę księdza, ja to czuję. Zapytałem: boi się pan śmierci? A on odpowiedział: wie ksiądz, bardzo się bałem, ale już się nie boję. I tak pięknie dodał: Jezus mnie przeprowadził przez ten lęk. Cudowne doświadczenie, jakich wielu. Pewnie każdy z was ma jakieś swoje takie doświadczenia. Kapłani, siostry zakonne, świeccy, każdy według swojego stanu życia, podejmując różne próby głoszenia Jezusa, ewangelizowania tam, gdzie nas Pan posyła. Chcieli go zabrać do łodzi, Ewangelia podpowiada, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. To jest obraz, który mi podpowiada, że Jezus jest, ale też ciągle jakoś się wymyka. Ciągle nas wyprzedza. Uczniowie mają dopłynąć do przeciwnego brzegu jeziora. Przybijają do brzegu. Znacznie szybciej niż przewidywali. Łódź znalazła się natychmiast przy brzegu. To podpowiada, że doświadczenie spotkania z Jezusem i doświadczenie Jego mocy dostarcza jakiegoś nieraz lepszego rozumienia rzeczywistości i pomaga w wypełnianiu konkretnych zadań. Więc to słowo, kochani, zachęca nas do tego, byśmy wyglądali Pana każdego dnia, który się zbliża, jest, chce nas przeprowadzać przez różne doświadczenia życiowe, chce uciszać to, co nieraz przypomina wzburzone jezioro w nas czy wokół nas. I On to czyni na różne sposoby. Niech to staje się naszym udziałem. Doświadczenie Jezusa, który jest Panem każdej sytuacji w życiu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. To już koniec. Maciek, dzięki za cierpliwość. Trzymaj się, pozdrawiam.